Witam Państwa najserdeczniej. Dzisiejsze nasze spotkanie kontynuuje problematykę faktur, a dokładnie faktur wystawianych na potrzeb podatku od towarów i usług. Poprzednio mówiliśmy o terminach wystawiania faktur. Dziś chciałbym, żebyśmy skupili się na zagadnieniach spornych dotyczących fakturowania zdarzeń, które tak zwanych zdarzeń konkurencyjnych. Czyli mamy do czynienia ze zdarzeniami, których obowiązek, znaczy należy, których wystąpienie wrodzi obowiązek zafakturowania, ale te zdarzenia mogą być wobec siebie alternatywne. No, najprostszy przykład to jest taki, że podatnik otrzymuje 100% zaliczkę, którą ma obowiązek zafakturować, a następnie wykonuje czynność, która podlega opodatkowaniu. I zacznijmy od tego wątku, żeby wyjaśnić to zagadnienie, zacznijmy od wątku najważniejszego. To jest wątek obowiązku podatkowego, który jest określony w artykule 19a ustawy. I jest to dość kanoniczna wiedza, to znaczy, jeżeli czynność, której wykonanie rodzi obowiązek podatkowy, a podatnikiem jest dostawca lub usługodawca, poprzedza otrzymanie zaliczki przedpłaty bądź raty, czyli pierwszym zdarzeniem jest zapłata, a nie pierwszym zdarzeniem jest czynność, z wyjątkami określonymi w ustawie, obowiązek podatkowy, to jest to zdarzenie alternatywne, już powstaje w momencie otrzymania tej przedpłaty, czy tam zadatku, przedpłaty lub raty, zaliczki, tam jest ten spór, czy zadatek jest tym zdarzeniem. Nie chcę w tym momencie odgrzebywać tam tych różnych rozważań, które kiedyś tam sformułowano, ale ważne jest to, żebyśmy mieli świadomość, że przepis ustawy niekoniecznie trzeba interpretować zgodnie z zasadą z wykładnią systemowo-zewnętrzną. Mamy do czynienia, czyli że jak ustawa mówi o zaliczce, no to jest zaliczka w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niekoniecznie tak musi być. Jeżeli pierwszym zdarzeniem jest otrzymanie wynagrodzenia, żeby nie użyć innego słowa, to najbardziej ogólnego, wynagrodzenia przez dostawcę lub usługodawcę, przed wykonaniem czynności jest to wynagrodzenie z tytułu przyszłej czynności, to oczywiście to wynagrodzenie rodzi obowiązek podatkowy. Jest to obowiązek podatkowy brutto, czyli podatnik ma obowiązek zafakturować, jeżeli ma ten obowiązek, to zdarzenie fakturą i to jest kwota brutto, czyli VAT jest liczony w środek tej kwoty, gdyż zapłata ma zupełnie inną logikę, to wynagrodzenie ma zupełnie inną logikę niż kwota należna z tytułu wykonania czynności, bo w momencie, kiedy jest wykonana czynność, podatnik ma obowiązek, rodzi się kwota należna, która też jest kwotą brutto, ale fakturujemy kwotę należną. W tym pierwszym przypadku fakturujemy kwotę otrzymaną. Oczywiście można wystawić fakturę przed otrzymaniem tej zaliczki przedpłaty lub raty. I wtedy faktura też jest z tytułu zdarzeń przyszłych. Natomiast jak już mówiliśmy, ten sposób fakturowania kompletnie się w Polsce nie przyjął. Czyli fakturę z zasady wystawia się po otrzymaniu zaliczki i to jest kwota już oddająca, która jest zgodna z rzeczywistością, którą tą, czyli wartością otrzymanego przysporzenia jako kwota brutto, a w momencie, kiedy czynność jest wykonana,
występuje kwota należna, którą trzeba zafakturować kwotę należną. Która też jest kwotą brutto, ale różnica jest taka, że to jest kwota należna. I problem polega, to jest bardzo wiele zagadnień praktycznych, ale i takich i prawnych, pod tym względem jedno z nich chyba na pierwszy rzut oka należy już od razu przedstawić, że co jest w przypadku, gdy podatnik otrzymał stuprocentową zaliczkę przedpłatę lub ratę, celowo pomijam to słowo zadatek, które jest, uzasadnia się, że to nie podlega, nie rodzi obowiązku podatkowego, bo gdyż ten, gdyż to jest rodzaj, gdyż ze względu na specyfikę z instytucji cywilnoprawnej, jakim jest zadatek. Ale pomijam to zagadnienie, być może trzeba będzie do niego wrócić. Ważne, żeby zapamiętać, jeżeli zaliczka jest stuprocentowa i została zafakturowana, to podatnik nie ma obowiązku wystawić faktury z tytułu czynności, faktury podatkowej, bo czynność już nie rodzi obowiązku podatkowego. To nie wynika wprost z przepisu prawa, czyli takiego przepisu, który mówi, ale wynika to z prawidłowo dokonanej wykładni gramatycznej. Faktura jest z tytułu czynności rodzącej obowiązek podatkowy. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w chwili stuprocentowej przedpłaty, raty lub zaliczki, nie powstaje z tytułu wykonania czynności. Czym podatnik powinien tę czynność dokumentować? Fakturą handlową lub w każdy inny dowolny sposób, ponieważ prawo podatkowe tego nie reguluje. Czyli jeżeli w tym samym okresie rozliczeniowym podatnik otrzymał zarówno zaliczkę, jak i wykonał czynność, czy on może wystawić wyłącznie fakturę z tytułu czynności? Czyli mamy dwa obowiązki podatkowe w tym samym okresie, przy czym w tym przypadku mamy do czynienia z tym, znaczy dwa obowiązki, jeżeli ta zaliczka nie jest stuprocentowa, albo jeden obowiązek z tytułu czynności, która została wykonana w tym samym okresie. Praktyka pod tym względem jest dość prosta. Jeżeli podatnik wystawia fakturę po okresie rozliczeniowym, nie dostrzega pierwszego zdarzenia, jakim jest otrzymanie zaliczki, tylko to zdarzenie finalne, jakim jest wykonanie czynności. I wtedy fakturuje tylko raz. Czyli nie wystawia dwóch faktur, albo nie wystawia w ogóle faktury zaliczkowej, tylko od razu fakturę z tytułu czynności. Czy postępuje w sposób prawidłowy? Oczywiście tak, bo prawo tego nie zakazuje, bo wykazana z tego tytułu podstawa opodatkowania i podatek należny jest prawidłowy, zgodny z prawem i z prawdą, a przede wszystkim fakturuje zdarzenie jest ważniejsze. No bo które zdarzenie jest ważniejsze? No zdarzeniem ważniejszym jest czynność. Bo gdyby nie było czynności, zaliczka przestaje być opodatkowana. To jest to drugie zagadnienie, które chcę powiedzieć, bo zaliczki, które otrzymał podatnik, a czynność nie miała miejsca, rodzi obowiązek wystawienia faktury korygującej. Bo przecież opodatkowanie zaliczek jest warunkowe. Warunkowo opodatkowuje się zaliczkę, ponieważ ma mieć miejsce czynność. Jeżeli wiadomo, że czynności nie będzie, należy wystawić fakturę korygującą i zwrócić pieniądze, albo zwrócić pieniądze i wystawić fakturę korygującą. I ona jest ewidencjonowana w okresie rozliczeniowym, w którym dokonano zwrotu, tylko zdarzenie, które miały miejsce, tego ważniejszego, jakim jest zwrot zaliczki. Niektórzy mówią, a jeżeli wcześniej wystawię fakturę korygującą, no to wtedy pierwszym zdarzeniem jest wystawienie, zdarzeniem w rozumieniu potocznym, nie zdarzeniem, czytaj, zdarzenie powodujące obowiązek podatkowy. Rodzi ono obowiązek i już jest zaewidencjonowana. No i teraz ma być zmiana w przepisach, taka jak zwykle nie wiadomo po co. Śmiecenie w ustawie jest zwłaszcza pod sztandarami jego upraszczania i ma się pojawić przepis, który mówi, że
jeżeli w tym samym okresie następuje zarówno otrzymanie, podatnik otrzymał tą zaliczkę, przedpłatę lub ratę i w związku z tym powinien wystawić fakturę, a jeszcze w tym samym okresie wykonano czynność, to może wyłącznie wystawić fakturę. No i tak, czyli przepis niejako legalizuje praktykę, która tu jest ugruntowana i ma prawie 30 lat. I trzecie, ostatnie zagadnienie, które chciałbym poruszyć, dotyczy takich dwóch zdarzeń konkurencyjnych tego samego okresu. Czyli mamy do czynienia z czynnością, która została wykonana w danym okresie. Tak samo to może być i zaliczka otrzymana w tym samym okresie. Podatnik ma obowiązek wystawić fakturę z tego tytułu, jeśli oczywiście ten obowiązek ma. Ale następnie zaliczka jest zwracana częściowo lub też częściowo w tym samym okresie następuje zwrot towaru albo częściowy zwrot towaru. No i pytanie jest takie, czy w przypadku, gdy następuje zwrot zaliczki, otrzymanie i zwrot w tym samym okresie, czyli trzeba wystawić dwie faktury, fakturę i fakturę korygującą. Na to pytanie jest oczywiście tak, bo to przysporzenie miało miejsce i w zasadzie podatnik mówi, wychodzę na zero, ale jednak to przysporzenie wystąpiło, czyli wystąpiło zdarzenie rodzące obowiązek podatkowy. Natomiast gdy mamy do czynienia z tym stanem częściowym, te konkurencyjne zdarzenie polegające na tym, że otrzymałem zaliczkę 100, a przed końcem okresu rozliczeniowego zwracam z jej 20, czy ja mogę od razu wystawić fakturę na te 80? Czyli faktura po okresie wystawiana może uwzględniać saldo owych zaliczek otrzymanych i zwróconych z tytułu danej czynności. Czy też można, tak samo z towarów, jeżeli wydałem 100 towarów, ale do końca okresu rozliczeniowego zwróciłem mi 20, czy ja mogę wystawić ostatecznie fakturę na 80? Oczywiście tak. Prawo nie, termin wystawienia faktury, o nim mówiliśmy poprzednio, właśnie uzasadnia tego rodzaju pogląd prawny, który jest zgodny z treścią przepisu prawa. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Nie chcąc przedłużać, w dniu dzisiejszym wiem, że tych zagadnień jest dużo. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na te sugestie, które zgłosili widzowie. Będę kontynuować zagadnienie wystawiania faktur jeszcze w następnych odcinkach. Dziękuję, do widzenia.